Za co można kochać konie? Za miłość, zaufanie, za odstresowanie. Za wszystko. Jeżdżę konno od 12 lat. Do tej stajni trafiłam 11 lat temu. Wielu rzeczy się uczyłam tutaj, bo wielu rzeczy nie umiałam. Zaczęłam od wolontariatu, od pomagania przy szkółce. Ja pamiętam jakiekolwiek urywki z życia, z dzieciństwa, to dopiero z domu dziecka w Gdańsku. Wcześniejszych nic. Rodziny nie znam kompletnie swojej biologicznej. I szczerze, chyba dobrze mi z tym. W wieku 2 lat wiem, że wykryto u mnie chorobę, ale to już za późno, żeby wyleczyć. Przy urodzeniu, gdy jeszcze było wiadomo, że jest, to można całkowicie zlikwidować chorobę albo w ogóle zminimalizować ryzyko jej wystąpienia, że w ogóle nie będzie. Moją chorobą od urodzenia jest nosicielstwo wirusa HIV. O chorobie dowiedziałam się od matki z rodziny zastępczej. Wiem, że to była podstawówka, 5. czy 6. klasa szkoły podstawowej. Powiedziałam, że biorę jakieś tam właśnie tabletki cały czas i powiedziała mi, na co to są. Moje dzieciństwo nie różniło się od dzieciństwa innych dzieci. Normalnie bawiłam się tak jak inne dzieci. Nie byłam izolowana od społeczeństwa. Miałam przyjaźnie, miałam znajomości różne z różnymi ludźmi, z różnymi dziećmi. Niektórzy nauczyciele nie zaakceptowali tego. Był pewien pomysł, żeby zakazać mi korzystania z basenu, bo to była szkoła z basenem. Pierwszy raz w ogóle się spotkali z kimś, kto jest nosicielem. Albo pierwszy raz się dowiedzieli po prostu, że ktoś jest nosicielem. Czułam się po prostu jak jakiś śmieć po prostu. Że to moja wina, że tak naprawdę nie ma po co w pewnym momencie nie ma po co żyć, bo to jest po prostu przekleństwo. Połknęłam tabletki jakieś znalezione w domu. Poszłam do szkoły i pogotowie mnie zabierało. Proszę sobie przypomnieć, kiedy miałam tą chustę. Są pewne osoby, które od razu wzbudzają we mnie zaufanie. Męża poznałam w dość banalny sposób w pracy. W czasie ferii rozdawaliśmy ulotki, ja i on z różnych firm. Podeszła do mnie z dwoma koleżankami, od słowa do słowa, pogadaliśmy, fajnie było. Miło spędziliśmy czas, zaczęliśmy częściej ze sobą kontakt łapać. I tak wyszło. To był początek naszej znajomości, przecież od początku wiedział o tym, że jestem nosicielką. Nie było jakiegoś wielkiego, o kurczę, co teraz, nie? Przyjąłem to na spokojnie. Człowiek jak każdy inny. Jakąś tam wiedzę miałem na temat wirusa, ale nie była to wiedza zbyt szeroka. Jak się o tym dowiedziałem, zacząłem czytać w internecie, co to jest, skąd to się wzięło. Nie były to fora, w których każdy może napisać, co mu się podoba. Zakażenie HIV jest takim zakażeniem, które powoduje progresję choroby przez lata. Około 10 lat trzeba, żeby się rozwinęła pełnoobjawowa choroba AIDS i żeby na tę chorobę umrzeć, bo jest to choroba śmiertelna. Możemy wdrożyć leczenie i możemy zahamować przebieg tej choroby i nie dopuścić do rozwoju choroby. Kiedy ona jest zahamowana, to człowiek może żyć wiele, wiele lat, tyle ile przeciętny człowiek w społeczeństwie. Takie jest zadanie leków i zadanie nasze lekarzy. Osoba zakażona, lecząca się, mająca niewykrywalną wiremię, nie zakaża swojego partnera. Dlatego osoba, która jest zakażona, może mieć kontakty seksualne niezabezpieczone z drugą osobą, która nie ma zakażenia HIV i mogą mieć dzieci. Ja was pokręcę. Mam dwójkę, syna i córkę. Córka ma lat 7, synek ma lat 4. Są zupełnie zdrowi.